Ale to było. Ani ciebie nie ma, ani mnie nie ma. No, hejka, hejka. Hejka, hejka. Witam was bardzo serdecznie na kanale Enjoyment. Ja jestem Krzysiu. Family. Marta. Tak, właśnie, na Enjoyment Family. Dzisiaj pokażemy wam, jak zrobiliśmy nasz przebierak. Przewijak. No, przebierak też może być. My to tak nazywamy. Ostatnio pokazywaliśmy go wam, pytaliśmy, czy chcielibyście zobaczyć, jak to jest zrobione. Mówiliście, że jak najbardziej, że tak, tym bardziej, że przewijak kupić no, jest ciężko, bo raz, że są drogie, dwa, są słabe wyglądowo i jakościowo też tak sobie za tą cenę. No i dodatkowo trzeba przewijak dopasować do komody, nie do każdej komody pasuje. Właśnie to miałem dodać ja, ale powiedziała to Marta. Te, które kupujecie w sklepach, nie zawsze pasują. A to jak zrobicie sami, to na pewno będzie pasować pod wasz mebel. Tak, widzieliśmy, że są przewijaki też dopasowane do takich mebelków dziecięcych, ale wiadomo, to musicie kupić specjalne mebelki dziecięce i wtedy macie do tych mebelków dziecięcych dedykowane przewijaki. My nie chcieliśmy kupować wolno stojącego przewijaka, woleliśmy mieć na komodzie, dlatego, że jest to po prostu wygodniejsze. Bo obok mam poukładane wszystkie rzeczy typu pampersy, jakieś tam balsamy, oliwki i tego typu rzeczy i mam łatwy do nich dostęp. Nie muszę się schylać, trzymać dziecka na przewijaku, gdy mały już będzie większy i będzie taki sprytniejszy, że tak powiem, bo na razie jest ok, ale potem może być z tym wesoło. Dlatego no, tyle w ramach wstępu. Pokażemy wam, jak to jest zrobione. My już mamy go gotowy. Pokażę wam mniej więcej, jak ja to robiłem. Podamy wam wymiary mniej więcej też, bo to wszystko zależy, jaką na przykład matę do przewijaka sobie kupicie, bo możecie kupić większą bądź mniejszą. One są w dwóch standardowych wymiarach. Idziemy do przewijaka po prostu. Tak. Dzień dobry. Przywitaj się, kierowniku. Tak, dalej nas się poleca, można go wynająć. On nas kontroluje wszystko, co tam będziecie robić i skontroluje to dobrze. Swoim czujnym okiem. Pierwsza ważna rzecz, jak będziecie robić swój własny przewijak, to musicie najpierw kupić sobie matę. Matę, na której będziecie kłaść swoje dzieciątko, na którym będziecie go przebierać. Ona jest taka, która nie przepuszcza wody ani niczego, ją można normalnie zmywać, ale my zawsze na nią dajemy... No taka mata chłonna. Wam pokażę, jak to wygląda. To są takie podkłady i je kupuję normalnie na Allegro, tam są najtańsze po prostu. To się nam zdecydowanie lepiej sprawdza, składamy sobie na pół, potem odwracamy. Mam nawet kupiony tutaj na to specjalne takie prześcieradełko i tak dalej, ale to totalnie no, jest bezsensowne. Raz, że mi się to tutaj wywija, niby to jest do przewijaka, a tak czy siak słabo to wygląda. Zdecydowanie lepiej sprawdza się to i gdy jest jakaś niespodzianka, to też po prostu to jest jednorazowe, wielorazowe, bo to naprawdę długo się trzyma. Możemy to zdjąć i przynajmniej Mikołaj też nie jest mokry, bo wiecie, jak wejdzie w prześcieradło, to wszyscy są mokrzy i prześcieradło, i przewijak, i Mikołaj, a to jest mokre tylko samo w sobie. Daję głos Krzysiu. Mamy już to zakupione, to nie ten element i teraz, żeby zrobić cały ten przewijak, to ja sobie go na razie wyciągnę, żeby wam pokazać, jak on jest skonstruowany. Tutaj sobie zobaczcie. Tutaj daliśmy tylko elementy i tutaj z tyłu. To całe, co tutaj jest, to już jest wykorzystana po prostu komoda. Żeby nie było aż tyle jakby materiału, który wam zejdzie podczas tworzenia takiego przebieraka. Dodatkowo to zabezpiecza, żeby ten przewijak się nie przesuwał. Więc on jest jakby, widzicie, spasowany tutaj z komodą z jednej i z drugiej strony i wtedy on jest tutaj, no przesuwa się na boki, ale nie przesuwa nam się przód tył. I teraz tak, jak mamy ten element, to tutaj zazwyczaj pisze, jakiego to jest wymiaru. Akurat tutaj nie pisze, ale jak kupowaliśmy, to pisało. Pisze ten wymiar? Nie ma. Nie, ale do 12 miesięcy i max 11 kilo. No co ty? No co ty? Nie wiedziałem. Ja też nie. Czyli musimy najpierw zmierzyć sobie, jaki to ma wymiar, żeby móc to zrobić. Czyli mierzymy sobie po prostu, jaką to ma długość. To akurat nasze ma na 70 cm długość, a szerokość mamy 40, no niecałe 49 cm. I to jest pierwszy wymiar, który potrzebujemy, żeby wiedzieć, jak szeroki, jak głęboki zrobić ten przebierak. Następną rzeczą musimy sobie zmierzyć od razu, jaka jest tutaj dziura. Ile mamy, jak duża jest ta nasza komoda, na której to będziemy chcieli zrobić. Tutaj mamy 48 i trochę centymetra. Więc w tym momencie już wiemy, w jakich rozstawach to wszystko zrobić. Pokażę tutaj, jak to jest całe zrobione. To wszystko trzyma się na konfirmatach, no, który jest akurat na dnie wkręcony do końca.
Ktoś zapomniał dokręcić. Ciekawe kto. Konfirmaty to jest taka śrubka. To są specjalne śrubki do drewna. W tym momencie, aby zamontować taki konfirmat, najlepiej jest skorzystać z wiertła do konfirmatów. On ma tutaj takie wyżłobienie, dzięki któremu później ta główka bez problemu nam wchodzi w drewno i nie rozbija go. Tylko bez problemu wchodzi, więc takim wiertłem najlepiej do konfirmatu, bo ono się nazywa, wywiercić sobie tutaj wszystkie otwory. Jeszcze dodam, że te deseczki dopasowujecie odejmując wymiar komody i dopasowujecie je do szerokości przewijaka. Najlepiej sobie to spasować. Ja to robiłem w taki sposób, że jak już tą skrzynkę zewnętrzną sobie całą złączyłem, to dopiero wtedy tutaj ustawiałem, w jakim momencie ma się pojawić ta widzicie, że tutaj mamy jeszcze luz, no nie? Więc tak. Jest tutaj jeszcze możliwość przesunięcia tej deski, gdyby komoda była szersza. Jeszcze jeden wymiar, który potrzebujemy, to wysokość, żeby ładnie nam ten przewijak zamknąć. Tak, my zrobiliśmy troszeczkę wyżej, czyli na 10 cm. Może jest troszeczkę mniej niż 10 z tego względu, że ja to jeszcze wszystko szlifowałem. I dodatkowo całość jeszcze była frezowana. Czyli jak zobaczycie deskę taką wcześniej, deska, która, z której to powstało, ona była tutaj, miała ostre krawędzie, a dzięki frezowi to wszystko zostało tutaj zaokrąglone. Tak samo tutaj przód, o, został ścięty, żeby po prostu tutaj było gładko, żeby się po prostu o to nie uderzyć, tak? Tak? Żeby to nie było ostre w żaden sposób, że jak podchodzimy tutaj i dotykamy brzuchem, to wtedy nic nam się nie stanie, tak? Nie ukłuje nas to, tak jakbyśmy się na przykład na to nabili, no nie? O, to ała. No. Ała, no ała. Nie, ała, bolało. No. Teraz trzeba zrobić cacy. Cacy. Więc jak już mamy te wszystkie wymiary pomierzone sobie, to potrzebujemy tutaj 5 elementów właściwie. 5 deseczek, z których to wszystko zmontujemy. Całość, tak jak Martusia wspominała, było malowane też lakierowejcą, żeby było przyjemne w dotyku. Wodoodporne, gdyby się coś obsikało, oliwka by tutaj się nalała, to też ważne. To nie wchłonie po prostu to drewno tej oliwki, tylko to spłynie i możemy to wytrzeć, wymyć. Drewno przed pomalowaniem lakierowejcą miało taki kolor. My wybraliśmy sobie troszeczkę ciemniejszy i właśnie zanim było to malowane, było to całe szlifowane, żeby nie było żadnych dżask. Następnie zostało to pomalowane lakierowejcą, zeszlifowane jeszcze raz. Zawsze tak robimy, że gdy malujemy lakierowejcą, to pierwszą warstwę musimy trochę zeszlifować i dopiero wtedy po odpyleniu tego wszystkiego malujemy drugi raz. My wam tutaj dajemy wymiary tego jakby projektu, żebyście mieli po prostu to bazowo. Generalnie, jeżeli będziecie wybierać taki przewijak, to on ma standardowy wymiar, z tego co patrzyłam. Są takie i jeszcze szersze po prostu, no to wtedy na szersze musicie sobie sami to dopasować. Natomiast tutaj dajemy wam gotowca. Tutaj z tyłu pokażę wam, jak to jest połączone, że mamy tutaj tą dłuższą deseczkę, ta, która wychodzi jakby tutaj na krzyż, w taki sposób. Tak. Chodziło o to, żeby tutaj wszystko było zamknięte, żeby dziecko nie uderzyło się o ścianę, tylko żeby było wszystko zakamuflowane. Widziałam, że są fajne przewijaki, które też mają od góry na główkę takie zabezpieczenie, więc to też byłoby fajne, jeżeli taki dostaniecie, taki kupicie. Ja wtedy po prostu zobaczyłam go za późno i zamówiłam po prostu taki. Jak sobie włożymy z powrotem, o, to widzimy, jak nam tutaj to wszystko pasuje, bo jest to idealnie do wymiaru. Tutaj jest ta miękka część, taka, która tutaj powoduje, że się nie skaleczymy. Tak, bo ona wystaje dalej niż ten róg, który tutaj mamy. I tak jak widzicie, przewijak jest nieco niższy niż sama deska, przez to też to według mnie bardzo fajnie wygląda, bo on jest taki zamknięty, nie wystaje i z tej perspektywy robi nam się po prostu taki porządek i widać, że to jest zrobione na wymiar po prostu. Fajne przy tym jest też to, że gdy jesteśmy przy dziecku, to możemy się normalnie tutaj oprzeć. Często na to się opieram. Albo tak, no nie? Robimy, że tutaj coś z dzieckiem się bawimy i tak dalej, więc wykorzystujemy to i nie boimy się, że nam to, wiesz, poleci do tyłu, no nie? W tym momencie. To jest bardzo właśnie wygodne, że możemy się po prostu zeprzeć, tutaj sobie nacisnąć i wiemy, że nic się z tym nie stanie. Że jest to po prostu stabilne, bezpieczne dla rodziców i dla dzieci. I cały czas tego korzystamy. Po prostu od początku, jak mamy Mikołaja, no nie? Odkąd się urodził, to od samego pierwszego dnia przebieramy go na przebieracu. To jest mega wygodne z tego względu, że gdy jesteśmy na dole czasami i tam go przebieramy, no nie? Jako w salonie, przebieraliśmy go zawsze na rogówce, no nie? Tak. Co ta pozycja powodowała, że jak na przykład tak jak tutaj, że gdy mamy dziecko, no to w tym momencie jesteśmy cały czas do niego pochyleni i kręgosłup w końcu nam wysiadał, no nie? Powiecie, że to jest tylko przewijanie dziecka i tak dalej, ale każdy, kto próbował przewinąć dziecko właśnie na czymś tak,
takim, to wie, że... To wie, że kręgosłup po prostu boli, dlatego tutaj jest to fajne, że mamy tą pozycję prostą cały czas. Także nawet jeśli chcemy się pochylić, to jesteśmy w stanie się zeprzeć jeszcze w tej pozycji takiej, wiesz, półzgiętej. Tak, nam się to sprawdza, szczególnie wtedy, kiedy dzidzia już jest bardziej ruchliwa, kopie nóżkami, podnosi się i tak dalej, gdzie Mikołaj już zaczyna szaleć po prostu i jest to po prostu bezpieczne, bo on też mu się nie spadnie jakby, znaczy nie zsunie z jednej ani z drugiej strony, no bo on jest tak zrobiony, że dziecko jest zamknięte w środku. Wiadomo, że jak dziecko już siada, to, tak, to jak innego. Jak jest takie już bardzo duże, no to wiadomo, że może wypaść, tak? Tak. To wtedy, wiesz, jakieś pasy. No jasne. Na razie... To w innym odcinku. Koszta. To kosztowało gdzieś około 20-30 zł. Nie pamiętam, dodam linka do Allegro, gdybyście to chcieli po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o deskę, wszystko zależy od tego, ile tej deski potrzebujecie, jaką szerokość tej deski wybierzecie. My tam wszystko Wam podlinkujemy, co to jest za deska, jak jest grubość tej deski i tak dalej. Wszystko będziecie mieli, bo ta deska, kupujemy deskę na przykład na 2,5 metra, one chyba tyle mają i po prostu je tniemy, no nie? Takiej deski docinamy sobie tak, jak potrzebujemy do tego przewijaka. Nie kupujemy każdej jednej deseczki osobno. Bo to wyjdzie o wiele drożej też, bo krótkie tak, deski są, tego mówiłam. Są drogie, droższe, no? Tak, jak są pocięte. I tak samo o wiele droższe są deski wyfrezowane. Dlatego kupowaliśmy surowe deski i sami je obrabialiśmy po prostu. Czy to jest spoko? Zrobienie samemu kontra kupienie gotowca. No jak patrzyłam wtedy, gdy ja kupowałam, to te przewijaki z jakiejś tam sklejki białej, srakiej, kosztowały po 160 zł nawet i nie mogłam dopasować wymiaru do tych komód, które mamy tutaj w domu, więc no, nawet nie mogłabym mieć porównania, bo wszędzie mi wyskakiwało, chcesz ten przewijak, to kup jeszcze komodę, a może do tego szafa i jeszcze łóżeczko. No i to nie bardzo mi się podobało, dlatego woleliśmy zrobić samemu i też nas to cieszy, że to jest zrobione samemu i wiemy, że to się sprawdza, i wiemy, co mamy i że to jest bardzo solidne. Dla mnie to jest jedna z ulubionych rzeczy, które mamy przy Mikołaju, wiesz, jako takich must have, że must have, tak, tak. To jest must have dziecka. Znaczy, wiesz, z samym tym też dałabyś radę, no nie? Że tylko to. Tak, no niektórzy tylko dają nie, na przykład... nie byłoby to takie wygodne, bo to by się ślizgało po tej całej komodzie, no nie? Nie stałoby tak. Nie byłoby takie stabilne, tak. A ja się tutaj nie przejmuję tym w ogóle. Szczególnie jak na przykład człowiek jest w nocy rozespany. Nie chcieliśmy przewijaka na łóżeczko, bo my mamy łóżeczko nieco większych wymiarów, mamy je półokrągłe. Do łóżeczka dojdziemy w osobnym filmie kiedyś, to Wam damy znać co i jak, ale w ogóle nie chciałam tej opcji. A my go właściwie nie ruszamy z komody, on cały czas ma swoje miejsce na komodzie. Tak. I wszystkie rzeczy są jakby poukładane z boku, no nie? Tak, tylko mamy je w sypialni na innej komodzie. I ta komoda jest troszeczkę węższa, dzięki czemu on też pasuje. Nie tak. Pasuje tak jakby idealnie, jest tak idealnie spasowany. Ale jeśli byśmy chcieli, to zawsze możemy nawiercić tutaj nowe otwory i spasować do tej drugiej komody, no nie? Gdybyśmy chcieli. Ale tak, to ale jest na tyle to do ściany... stabilne, że nie ma potrzeby nam tego przerabiać, no nie? Na dzień dzisiejszy. Dokładnie. Jeżeli chodzi o przewijak kontra komoda i dostanie się do tych półek, nie ma absolutnie żadnego problemu, bo tak mi parę osób mówiło, że o, potem będę miała problem, będzie mi niewygodnie i tak dalej. No, ja tam mam możemy rzeczy... zmierzyć na ile, przepraszam, ile nam wychodzi przewijak na komodę, no nie? Komoda wychodzi gdzieś około 13,5-14 cm. Natomiast to nie jest tak, mówię, ja wszystko mam poukładane obok przewijaka, a tutaj mam takie dodatkowe rzeczy, które nie potrzebuję po nie sięgać, gdy ten przewijak mam w użyciu, o, bo mały tu jest. A jak przeniesiemy się już do tego pokoju, wszystkie rzeczy, które bym potrzebowała, gdybym przewijała małego, mam po prostu pod ręką w szufladzie, a wtedy przewijak w ten sposób mi po prostu nie zawadza, że mam na przykład zmniejszony dostęp szuflady, bo ona mi się skraca, no nie? No to wtedy jakbym go tutaj położyłam, tak, faktycznie to wtedy byłaby przeszkadzać. No. A z tego względu, że my zarówno na tamtej komodzie, jak i na tej mamy w tym miejscu szafki, które po prostu możemy otworzyć, no nie? I tak musimy się schylić, tak musimy się schylić. Natomiast jeżeli macie komodę z szufladami, to rada jest jedna, przewijak przesuwacie bardziej do ściany. Po prostu. Tutaj skracacie tą odległość, no nie, jak najdalej się da i wysuwacie go bliżej ściany. Wiadomo, że komoda wtedy odjedzie nam od ściany, no bo siłą rzeczy. Ale jest to też rozwiązanie, bo tak się może zdarzyć, nie? I to tyle. Mamy nadzieję, że Wam pomogliśmy. Nie ma sensu nam tego rozkręcać, bo w sumie nic to nie zmieni, gdy porozkładamy Wam na ziemi podzielone deski. Więc tak, wydaje mi się, że mieliście fajnie wizualnie to pokazane. Wymiary. Najważniejsze są wymiary i projekt, który Wam tutaj damy.
I to tyle w tym filmie. Szybko i na temat. Przepraszam, kochanie, ale po prostu jestem strasznie mała, a ty jesteś strasznie wysoki. Ja nie wiem, jak to robią ludzie, którzy mają jeszcze większą różnicę wzrostu. My się z wami żegnamy. Koniecznie zostawcie kciuka w górę. Jeżeli film wam się spodobał, to fajnie będzie, jeżeli go po prostu udostępnicie, podzielicie się nim ze znajomymi, a może ktoś z waszych znajomych chce coś takiego zrobić, czy tam w grupach mamowych. No daję wam po prostu wiele przykładów. Zawsze można to udostępnić. Także będzie nam wtedy bardzo miło. Żegnamy się z wami i do zobaczenia jutro. Subskrybujcie.